Cześć, witajcie, tu znowu Gimper, a to jest kolejna piaskownica z grą Mountain Blade Warband zainstalowanym modem Floris Mod. Zaczynamy sobie, mamy dzień 13. No i co, jesteśmy tu w miejscowości Glanmar, gdzie będziemy robić zadanie, aby odszukać bandytę zwanego Rurk Ponury. Ale zanim do tego się zabierzemy, to mam kilka komentarzy wybranych, co byśmy mieli do roboty w tym odcinku. Więc zacznijmy może od najważniejszej sprawy, która dotyczy Marnida. Otóż w komentarzach wasze zdania na temat Marnida były bardzo podzielone. Jedni piszą, że żeby zrobić z Marnida OP tanka z najlepszą zbroją, bronią i tarczą. Inni z kolei mówią, żeby dać mu widły i kamienie, ubrać go w sukienkę, ożenić się z nim. O Boże, ożenić się z Marnidem. I tak czy siak robić sobie z niego jaja. Także co chcecie, żebym zrobił z Marnidem? W opisie będzie ankieta. Zagłosujcie, a wyniki pokażę w następnym odcinku i zobaczymy, jakie będzie przeznaczenie naszego Marnida. Dalej chciałbym podziękować za dwie rady tutaj od użytkownika Wojownik 2312, że jak naciskam Ctrl plus spacja, to podróżując czas mija szybko, nie będę musiał się bawić przycinanie tego. Dzięki. I od użytkownika Artej167, ponieważ powiedział mi, że jak rozłożymy sobie obóz, to można tutaj gdzieś sprawdzić, gdzieś tutaj można sprawdzić drzewka rozwoju postaci, znaczy tych oddziałów. Natomiast powinno gdzieś tutaj to być, no nie? Wydaje mi się, że gdzieś tutaj jest. W tym momencie nie wiem, jak to znaleźć, także jak będę tego potrzebował, na pewno zajrzę tam i skorzystam, znajdę to. Dalej. No tak. Mam dla ciebie trudne zadanie. Stwórz swoje własne państwo, przejmij cały świat. Od LordVPL. Spróbujemy. Znaczy, wiecie, to zależy od was, jak długo ta seria będzie trwała i co tutaj będziemy robić. Także zobaczymy, ile odcinków to pociągniemy. Może uda się rzeczywiście całą Kalradię tutaj podbić. Dalej. W następnym odcinku walcz na arenie jak gladiator od użytkownika Shimazu, tudzież od wygraj turniej. Tudzież wygraj turniej od użytkownika The Dragon Fist. Jasne, spróbujemy sobie powalczyć jakieś turnieje i portkowe tak zwane, i takie bardziej te lepsze takie, co walczymy z lepszym uzbrojeniem, spróbujemy sobie powalczyć. Dalej, znajdź Rolfa i przeczytaj o jego rodzinie. Jak go zaczepisz, opowiedz ci o tym, a ty to przeczytaj. Łapkować jego historię jest świetne. No zobaczymy, generalnie będę chciał najmować jak najwięcej NPC-ów. Tak jakoś, żeby mi się nie pogryźli, więc Rolfa na pewno też gdzieś tam po drodze znajdziemy. To jest od użytkownika DJ Zeno. I od Hacker 2D znajdź żonę. Mam jeszcze dwa komentarze, ale to w trakcie je powiem. Czyli póki co... Aha, jeszcze jeden komentarz. Pozbądź się armii i z Marnidem, uzbrojeni w widły przeznaczenia, załóżcie państwo we dwóch, oblegając zamek. Wyobrażacie to sobie? No właśnie. Ja też nie. Dobra, czyli co, na razie zajmiemy się tym bandziorem tutaj. W miejscowości Glanmar, ale to poczekamy do rana. O. I przejdziemy do centrum wioski. Zadania tego typu rozwiązuje się po prostu szukając gościa. On gdzieś tutaj jest schowany za budynkiem i nazywa się nerwowy mężczyzna, czy nerwowy człowiek. Nie jestem pewien. Tak czy siak on gdzieś tutaj będzie. W ogóle dużo z was zwróciło uwagi, że taki Piłsudski mnie do końca wyszedł. No zgadzam się z tym. On wygląda trochę jak młody Wałęsa, trochę jak Piłsudski, a troszkę jak Ferdynand Kiepski. Tak czy siak wygląda bardzo polsko. Tutaj tego typka nie widzę. Może będzie w środku wioski. Zobaczymy jeszcze tutaj. A co to jest? Jakąś kopalnię mają, tak? Nie bardzo wiem, co to jest.
Jakaś jaskinia, do której nie można wejść niestety. Dosyć ładne te widoczki tutaj są rzeczywiście, ponieważ we Floris modzie został zastosowany mniejszy mod. Ojeje, na choinkę wlazłem. We Floris modzie został zastosowany mniejszy mod o nazwie Polished Landscapes, który zdecydowanie poprawia te widoki tutaj. No i gdzie ten gościu jest? Wioska wydaje się być stosunkowo mała. A chyba go namierzyłem. Tylko nie wiem, czy się nie przewidziałem. Nie, nie ma tu nikogo. Oni się lubią po takich budyneczkach chować. Ci tutaj się zacięli w wozie. To jest pewnie nie nerwowy. Nie, to jest nerwowy człowiek. Dobra, to jest gość, którego szukamy. Tylko zrobimy teraz tak. Odwrócimy się dupą do niego, żeby nas tu nie zaatakował. Dobra. Czego chcesz? Szukam mordercy zwanego jako Rerk Ponury. Ty pasujesz do opisu. On coś tam mówi bla bla bla, w końcu go odkrywamy. Nie ma problemu, tak jest potrzebna mi tylko twoja głowa. On mówi gin psie, my go zabijamy. Zejdź mi wieśniaczka z drogi. Psz. O, pudło. No chodź, dawaj na link. Dobra. Po ludzku z nim zawalczymy, no nie? No chodź. Chodź tu. Nie potrzebuję przewagi, jaką jest koń. No dawaj. On guard. Blok. Pudło. O! Chciałem się zamachnąć i tyle z tego wyszło. No chodź, chodź. No chodź, no. No. Ciota. O! Wyjąłem kurz, od razu przyleciał. No chodź, no. Wkurza mnie ten gość, nie? Dobra, przeładuję sobie kuszę. No, jeszcze raz uciekniesz? Teraz już nie ucieknie, teraz się będzie na mnie pchał. Głupi wieśniaku, zejdź mi z drogi. No i dobra. Przegrałeś. Prosto w łeb. Dziękuję. Tylko tutaj nam stosunki z wioską niestety zmalały. I teraz kolejny komentarz od użytkownika Argen18. Im więcej różnego jedzenia, tym lepsze morale. Zakup sałatę. Tak więc, czy chłopi macie sałatę do zakupienia? Nie mają sałaty. Ale mam sałatę. Nie muszę jej zakupować, ale i tak zakupię jeszcze jedną zgodnie z sugestią Argena. Okej, to mamy wykonane. Także Margrabie Raixina trzeba będzie znaleźć. I zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Gdzie on był? W pobliżu. Dumar. Był tam, dobra. Kolejna sprawa od użytkownika Stratos. Gimper, znajdź zbroję samuraja. W tiry są części zbroi i wrywaczek. Tak, są, ale w podstawowym mam ten blade. Natomiast w Warbandzie w tir nic nie ma. Jeszcze są części w Jelkali. Poprzerabiali te miasta. W ogóle, czy ta muzyczka nie jest za głośno? O, tak jest chyba lepiej, bo muszę się wydzierać. Briwaczek tylko pozostały części. Tir przemodelowali, więc już nie ma i z Jelkalą zresztą to samo. No także co? Lecimy do Riwaczek. Po drodze postaram się jeszcze kupić sałatę. Może tutaj. A zobaczcie, Control Space, Control Spacja. I nam zdecydowanie czas przyspiesza. Świetna sprawa. Czy mają sałaty? Nie mają sałaty tutaj. Wielkie poszukiwania sałaty. Kto to jest? Jakiś gość. Jedziemy do Nemei. Czy może tu macie sałatę? Nie mają. A moja sałata zniknęła. Albo ją zjedli, albo ktoś ją ukradł. To do Vaydar. Oczywiście cały czas jedziemy w stronę Riwaczek, aby tą zbroję samuraja tam odnaleźć. To jest świetna sprawa, muszę wam powiedzieć. Raybelet. Czyli może tu macie sałatę. Co ja kliknąłem? Zajrzyj do starszego, nie, nie. Nie, nie, nie. Tu też nie mają sałaty. Dlaczego tutaj nie mają sałaty? Czy ktoś schował moją sałatę? Tu też nie mają sałaty. God damn it, no to do Ambian jedziemy. Czy może tu macie sałatę? Nie mają sałaty. To jest rzadki towar. Niby takie proste zadanie, zakup sałaty, a nigdzie tego nie ma. Mamy międzynarodowy kryzys sałaty.
Tu też nie ma. Może tu. Zbliżamy się do rywiaczek. Może tu. Jest! Oto i spełnione życzenie użytkownika Argen 18. Zakupiliśmy sałatę. Dobra, lecimy do rywaczek w takim razie. O, tutaj budżet 413, żeśmy im zapłacili. Teraz tak, nie idź do zamku, nie tapcie. Przespaceruj się po ulicach. I teraz tak, jeżeli chcemy... Moment, nie wiem, czy dobrze pamiętam. Czemu nie jestem na koniu? Aha, bo jest noc. Jest wieczór, dobra. Przeczekamy to w takim razie. Ale gdzie jest to drzewko postaci w takim razie? Nie mam pojęcia. O, wiem, że na zwykłym Mountain Blade rzeczywiście to było. Czyżby w tym modzie gdzieś to schowali? Wybierz książkę do przeczytania. Eksportuj lub importuj, zrezygnuj z wypraw. Zaczekaj tu, zbadaj swój obóz. To w ogóle można się przejść po obozie. Ciekawa sprawa. Jeżeli potrzebujemy z NPC-ami tam na przykład pogadać. Nie, tutaj powinien gdzieś marnić przy ognisku widły grzać, nie wiem. Jest tutaj marnic? Nie ma go, może... Może, nie wiem dlaczego. Nie mam pojęcia. Dobra, no to nic. Tak czy siak poczekamy tutaj. Dobra, mamy już świt. Możemy wejść do miasta. I wyruszyć, zobaczcie. Czemu nie jestem na koniu? Powinien mi na koniu wjechać do rybaczek. Ranek, 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 południe, no. Teraz na pewno będzie mógł na koniu wjechać. O, dokładnie. I teraz tak, teraz tak. Jedziemy tutaj. Jedziemy tutaj. Jedziemy tu, 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 tu. I tutaj jest to, czego szukamy. Schowane w sianie, nie wiem, może Marnit to chował. Skrzynia. I mamy Strange Armor i Strange Shortsword. To jest zbroja i krótki miecz samuraja. Także tą zbrojkę sobie zdejmiemy, założymy to. Nawet i najgorzej ten nasz Piłsudski się w tym prezentuje. Ten krótki miecz. On jest słabszy od tego, który mam. Także nie będziemy z niego korzystać. A to możecie zobaczyć. O, trochę dziwnie do tego hełmu ten, ale generalnie jest fajnie. No i normalnie byśmy mieli jeszcze długi miecz oraz hełm w tir, ale na Warbandzie go nie ma. Sprzedamy to. Ile ta zbroja jest warta? Niedużo. Może kupimy... Nie, nie będziemy sobie nic kupować, bo mało kasy mamy, a trzeba móc żołto płacać. Zajrzymy sobie do tawerny jeszcze. Podróżnik. Pośrednik okupów. O, sprzedamy tutaj, bo mamy jednego gościa. Łowca głów za 66, proszę bardzo. Jak najbardziej. Tutaj jakiś żołnierz. Wojowniczka, chyba wojowniczka miało być. I mamy tutaj déjà vu. To jest do najęcia, nie? Ausculare déjà vu. Tak, tak, przy okazji, trzymaj dystans. Przepraszam, chciałem tylko powiedzieć, że wyglądasz mi na osobę nieco strapioną. Miałam pecha, że mój własny ojciec wydał mnie za mąż za pijanego lenia, który mnie bił. Miałam pecha, że uciekając od niego schwytała mnie grupa bandytów. Może to o Ferdku Kiepskim, nie wiem, no to ja też wyglądam jak Ferdek Kiepski tym swoim Piłsudskim. Miałam pecha, że jedyny spośród nich, który był dla mnie miły, nauczył mnie polować i walczyć. Nie uważam się jednak za nieszczęśliwą, nie bardziej niż którakolwiek kobieta. Szukasz przypadkiem pracy? Tylko niech twoi stronnicy wiedzą, że nie znoszę gburów i brutali. Niestety nie mogę przyjąć więcej osób do drużyny. No tak, może kogoś zwolnimy. Rodockiego obywatela jednego możemy zwolnić. I sobie ją najmiemy teraz. Zatrudnię ciebie. O, ona jest z Afryka, także fajnie. Zaraz sobie zobaczymy, jakie ma umiejętności. Podejrzewam, że raczej bitewne. Z naciskiem na strzelanie z łuku. Palantinus, déjà vu. Oni w ogóle na Palantinus się zmieniają, jak do mnie przyłączają się. Nie wiem czemu. Tutaj Marnit. O, o podoba, podobają mi się już jej umiejętności. O! O, skraszowała mi się gra. Nie wiem czemu, ale skraszowała. No dobra, także przyjmujemy sobie tą déjà vu. No i co ty mi powiesz, czy... Znowu jak spróbuję z tobą porozmawiać, to mi się skraszujesz? Dobra, tu jest jej wyposażenie. A, no i nie mam sałaty. No dobra, ale trudno, ale ją zakupiłem. I nie mam jeszcze tej zbroi samuraja, zaraz ją wezmę. Bo niestety mnie cofnęło kawałek. Dobra, nie najgorsze to ma. Nie najgorsze to ma. A umiejętności twoje? Może tak, tu mi pokażę jej najlepszą umiejętność. Spostrzegawczość, orientacja w terenie, tropienie. No to spoko.
To mi się podoba. Dobra, lecimy jeszcze raz po tą zbrojkę samuraja. To kto nie widział, to zobaczy. Ale czemu nie jestem na koniu? Dobra, nieważne. I na piechotę możemy się tu przejść. Świetna muzyczka w tle leci. Idziemy na rynek, sprzedamy to sobie. Dobra. Tak, teraz tak, dostałem poziom jeszcze. Także co by sobie tutaj rozdać? Może jeszcze jeden punkcik w inteligencji sobie damy. Nie mam jeszcze tego cholernego Jeremusa. Dobra, nie będę więcej ulepszał opatrywania rannych chirurgii. Damy sobie jeden punkcik w perswazję. I co, może troszkę do wytrzymałości teraz pójdziemy i ogólnie korzystanie z broni powinno się przydać, myślę. Ulepszymy łucznictwo. Ale to tak, korzystając z okazji, że jesteśmy briwaczek. Aha, i nie zmieniło mi... Cofnęło mi to ustawienia dźwięku. W sensie muzyki. Znaczy, że jesteśmy briwaczek. Zobaczymy, czy mają tu łuki. Mają tu łuki. Ja mam siłę naciągu na pierwszym. Kurde, to jakiś słabiutki łuk będę sobie mógł tylko kupić. A czy strzały mają? Nie ma z kolei strzał, no Boże. Dobra, nic, 14K, 16K. 19K tam ma obrażenia, czy... Naprawdę nie macie tu strzał. No nie, trzeba będzie je kupić gdzie indziej. Tak czy jak chcieliście turniej. Także możemy sobie ten portkowy turniej tutaj zawalczyć. To są takie małe turnieje. I tak, można tutaj wskoczyć. Wybieram sobie miecz dwuręczny, kij, miecz jednoręczny, starczą lub strzały i łuk. Miecz, ja tutaj mieczem jednoręcznym, starczą najbardziej lubię walczyć. No i co, jesteśmy wrzucani, są wszyscy. Golasy są tutaj wrzucane na arenę i się napierdzielają. Prosta sprawa. Im dłużej wytrzymamy, tym większą nagrodę dostajemy. Co? Trzeba ostrożnie. Jeżeli przetrwamy i jako ten, o, ten na jednego hita się złożył. Jeżeli przetrwamy wszystkich i zostaniemy tutaj jako ostatni, to dostajemy 200 dolarów. Znaczy tej waluty tutaj. Sztuk złota 200. Ale jest dosyć ciężko. Tarcza mi się skończyła. Bo tutaj są dosyć słabe te tarcze. Dobra. Wziąłem dwuręczny miecz, póki nie mam tarczy. Ten ma tarczę, to zaraz będę miał. I to jest świetny sposób też na zwiększenie swoich umiejętności. Pokaż mi tą tarczę. Ojej, tu idzie kolejny, więc na razie nie. No dawaj. O, trafił mnie. God damn it. Zablokował. Dobra. Daj mi tarczę, daj mi tarczę. Dobra. Teraz będzie lepiej. No. Nie ze mną te numery. Co ty zrobiłeś? Bieg na mnie. Ślepy jakiś. Jak jesteś ślepy, to nie chodź na arenę, gościu. Jeszcze 25 przeciwników. Słabo to widzę. Spróbujemy sobie może jeszcze raz później, co? No dawaj. Za starsze znowu stracę. Ten koleś jest niezły. No już nie. Dobra. Nie jest źle, bo już 14 pokonałem. Tam jest łucznik. Także zasłaniamy się tarczą, idąc w jego stronę. Możemy tarczę niżej, wyżej trzymać. Nie, najlepiej tak, żeby nam wypnić. Patrzcie, zabił go ten łucznik. Nie wiem, jak on będzie strzały puszczał. O, co to było? Poczekaj, gościu, nie bij mnie, tylko leć na łucznika. God damn it. No to leżę. Bo ten debil mi rozwalił tarczę. O nie, tamten zabił łucznika, dobrze. O, w tej jeziorku mają pojedynek. Łucznik. God damn it. Dobrze, strzela do gościa. O, fuck, 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 nie! Nie, 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 nie! Nie!
Dobrze, wyjął ten swój beznadziejny mieczyk, którym nie... nic nie robi. On to był mistrzowski wojownik. On pewnie ma dużo umiejętności. No nic, 15 się udało załatwić. Dostajemy 25 denarów. Spróbujemy jeszcze raz. Miecz jednoręczny starczą, of course. Kijem w plery dostał. O, dobra. O, ty koleś. Łucznik tu przyszedł. Może w tym modzie zmienili te malutkie nożyki, bo zwykły Mountain Blade one nic, po prostu nic nie robiły. Zero. Spróbujmy sobie tu może wejść. Tak, leć prosto na niego. Gdzie na mnie tym kozikiem? Gdzie na mnie tym kozikiem? O. No chodźcie, chodźcie. Ci łucznicy są najgorsi tutaj tak naprawdę. Ale fajna muzyka leci na tej arenie. O, o. Lecimy tu na górę. Tu nie będą mnie mogli okrążyć. No i prawdopodobnie będą walczyli ze sobą, a nie ze mną. Ale tak nie ma co, no chodź. Tu mam tarczę w razie czego. O, dwóch idzie. Identyczni! Kurde, bliźniacy. Jezu, jakby takich dwóch marnidów było, masakra. No chodź, chodź tu do mnie, chodź, chodź. Idziesz, nie zejdzie. Ciota! Muzyczka się wyłączyła, nie wiem czemu. Tarczę straciłem. Siedzę na koniu. Dobra, lecimy na górę dalej. Bo tutaj tarcza była. Idzie teraz lepiej niż poprzednio. Practice shield. Dobra. Dziękuję. No idzie tutaj gostek. Chodź, chodź. Dobra, najlepiej ze sobą siedzicie. To mi to na rękę. Błąd. Trzeba było się z nim nie być tylko ze mną. Ja tu jestem graczem, a wy jesteście botami, powinniście mówić. Ale ten koleś jest dobry. O kurde, przegram z nim. Jak tak dalej to potrwa. O, dobrze, tłucz go po plecach. Pięknie, człowieku, kocham cię. Jesteś zajebisty. Teraz ty tego tłucz po plecach. O, dobrze go w plecy. Pięknie. Słabo to widzę. Zawiesił się? Nie zawiesił. Ale ja dostarczę znowu tracę. Ciężko, ciężko. Nie wiem, czy to wygram. Raczej nie. Bo mi już mało zdrówka zostało. Dobrze, dobrze, tłuczcie się tam. Ja wam nie będę przeszkadzał. O, ja wam nie będę przeszkadzał. Jak najbardziej nie zamierzam. Dobrze, dobrze, dobrze. Napierdzielajcie się. Żeby was jak najmniej zostało. Mogę tą tarczę podnieść? Nie, to jest uszkodzona w takim razie. Dobrze, biją się tam, biją się tam. Ekstra, ich jest coraz mniej. Aż się muzyka włączyła, fajna. O, tu jest łucznik. Nie pozwolę mu tutaj tak harcować. Wesoło. Dobra, wracamy na górę. Jeszcze 9! Ale zacierz! Jak się uda to wygrać, to będzie zajebiście. Dobrze, dobrze, bijcie się tam, bijcie się tam. Żeby teraz tego nie... Że tylko teraz tego Gimper nie spierdziel. Oni się tu biją. To jest pozostała piątka. Oni w ogóle mnie nie zauważają. Biją. Nie. Bijcie się ze sobą. Kurde, idą do mnie, no. Idą do mnie. Dobra. Nie mam tarczy. To będzie hardcore. Co to jest, Józef? O kurde, no! Wiedziałem, że to się tak skończy. Bo ze schodów musiałem zejść. No dobra, to nie będziemy się już bawić. Weźmiemy te 25 denarów i muszę już iść. God damn it. Tak blisko było. Tak blisko było, no. Czy tu mam jeszcze coś do roboty? Chyba nie. Chyba nie mamy ten włóka, nie mamy strzał, no nie wiem czemu.
No to co, polecimy sobie w takim razie kupić strzały. Może tutaj na przykład będą. O, budżet znowu 400, zeżarli. A nie, bo to jest to teraz 400, nie? To samo, bo tą grę mi skraszowało głupio. Jedziemy do Ikomur, dobrze jest. Zobaczymy sobie, jak to tam w tawernie. Chłop. A on chce, żeby mu pomóc w wiosce, jasne. Nie ma problemu. Emira tu jest, podróżnik, pośrednik okupów, milicjantka. Emira, ją chyba też mamy za darmo, bo to jest wieśniaczka. Mój ojciec znany tutaj w mieście Ikomur kupiec zdecydował, że powinnam wyjść za jednego z jego partnerów w interesach człowieka po 30. Wyjdę do tego, bla, bla, bla. Nie mogę przyjąć więcej osób do drużyny, nie będę już wyrzucał ich. Powiedzcie mi, że to są strzały. Naprawdę nie? Naprawdę nie ma? O co tu w ogóle chodzi? O co tu kurna chodzi? Może wy będziecie mieć strzały tak dla odmiany, co? Bo nie rozumiem za bardzo tego. Jak jest łuk, to powinny być i strzały w tym samym mieście. Trzeba będzie kogoś pokonać, żeby mieć strzały. No nie wiem, dla mnie to głupota troszeczkę. Kogo tutaj mamy w tawernie? Pośrednik okupów. Wojowniczka. Wojowniczka. Czy tu są strzały? Nie ma, Boże. A tu jest jaka fajna lansa. Great Lance w fatalnym stanie. To są znowu tylko łuki. Niekoniecznie rozkminiam tego moda. I dlaczego to jest tak, a nie inaczej, no nie? No to co, wracamy sobie tutaj w takim razie. Trzeba będzie powalczyć. Wiecie, zrobimy tak, że pomiędzy tym a następnym odcinkiem, albo nawet zaraz, zrobię takie z 20-30 minut szkolenia moich żołnierzy, żebyśmy mogli coś robić dalej. I wtedy zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kogo mamy tutaj? Wędrowny trubadur, pośrednik znowu, Kleti, siostra szpitalników pierwszy. Czy tu są może strzały? Tu nie ma znowu strzał. Miałbym widły dla Marnida tej, ale nie chcę. Bo jeszcze nie zostało zdecydowane, jaki będzie jego los. Kurde, no to nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie mogą być te zawszone strzały. Nie widać też w żadnym z miast turnieju. Tutaj rozejmy się pokończyły, jak widzimy. Czyli możliwe, że zaraz będą wojny. Do Veluki pojedziemy. Pojedziemy sobie do Veluki i zobaczymy, czy może tutaj są strzały. Ale to jeszcze mniej prawdopodobne, no. Cholera, nie mam pojęcia, dlaczego to tak jest. Co tu robią buty? Co tu robią buty? Może w tawernie coś ciekawego będzie. Tajemniczy kupiec. To jest śmieszny gość, bo on nam... Na przykład mamy zbroje, nie? I mamy różne rzeczy tutaj za ich podstawową cenę i one mogą być lepsze lub gorsze. Na przykład hełm jakiś, nie? Za 233. Weźmiemy. I jaki dostaliśmy? Solidny. No, ma mniej niż ten nasz, ale w sumie ładniej wygląda. No nie, no dobra, beznadziejnie wygląda. To może być dla Marnida, o Boże. Albo dla Desha V już lepiej będzie. Ale ona będzie tak beznadziejnie w tym wyglądać. Boże. Dobra. Widzicie, był solidny, czyli dobry, a mógł być na przykład w fatalnym stanie. I to właśnie... Taka loteria. Coś jak był taki koleś w Diablo 2, nie? Też był hazard. I tam mogły lepsze, gorsze itemy wylecieć. Nie mam pojęcia, co jest z tymi strzałami, wiecie? Nie mam pojęcia. Dlaczego ich tutaj nigdzie nie ma. Nie widać też nigdzie żadnego turnieju. To co, przydałoby się w takim razie poganiać za rabusiami jakimiś. O, to jest szajka bandytów z lasu. Dobrze, że na tym przyspieszeniu można ich gonić sobie i to dosyć szybko leci. O, już ich mamy. Puściło cię szczęście, kanalio. Chcieliście też, ktoś tam chciał, żebym na dowódcę na jedną bitwę wyznaczył Marnida. Ale wiecie, co to znaczy? To znaczy, że ja przejmuję nad nim kontrolę na ten. Więc zobaczycie, jeżeli mamy to robić, to muszę swojemu bohaterowi zabrać konia. I teraz mogę zmienić dowódcę na Marnida. Teraz bitwą obecny dowódca jest Marnid. I teraz, zobaczcie. Zaczyna się bitwa i jestem sobie Marnidem.
A Gimper gdzieś tutaj obok jest. Tutaj jest ten Gimper. Czemu on tak beznadziejnie wygląda? Nie wiem. Dobra, tak czy siak idziemy. Tutaj jest Deshabi. Ale czemu ten Gimper tak inaczej wygląda? Nie wiem. Podejrzewam, że to jest po prostu zbugowane. Oto i Marnit. Przyjrzyjcie się. Ten bystry wzrok. On już wie, jaką taktykę zastosować na tą bitwę. Tak, za mną zgrupować szyk. Zróbcie mi czworo obok tutaj. Tak w kupę jak najbardziej się zbić. I teraz jeszcze na temat broni. To jest czworobok, to tak? Co to jest? O Boże. Nie chcę tego. Wyjdź mi z tego menu, dobra. Używać broni według uznania. Fajnie to wygląda, jak się tak ustawią. Dobra, do ataku, bo to nie ma co. No tu poruszają, oni za dobrze strzelają się na ślipadzie ci. Napierdzielać ich, Morty, do ataku! Ale oni tam strzelają, trzeba w nich bić. Bo oni nas tu wystrzelają, jak tak dalej. O, już Marnit leży. Po prostu niesamowity wojownik. Z niego jest, trzeba mu przyznać. Niech lecą tam dalej. Ser Gimper tam kogoś zabija, nie wiem. No, raczej nie. Nie będę więcej robił Marnida jako dowódcy, bo taki dowódca to... Gant dupy go można potłuc. O, dobra, wygrana. Trochę nam tam zginęło, 9. No i Marnit. O, mamy łowców głów, możemy ich zwerbować. Nie wiem, czy morale nam przez to nie spadną, ale okej. Będzie zawsze jakaś konnica. Pojmiemy sobie tych bandytów leśnych, tutaj co? Upgrade'ujemy ich. Rodaków na pikinierów. Nowicjusza na milicjanta. Przejrzyj łupy. O, mamy łuk. Coś tam. Nie mamy strzał niestety. Ale to Marnit wszystko zgarnął. O kurde. Ciekawe, no niestety nie wiem jak z tego korzystać. Dobra, Marnitku mój. Już nie jestem tobą, prawda? Ha, na szczęście. Na szczęście już nie jestem Marnidem. Niech ten zły sen się skończył. Teraz Marnit ma wszystkie rzeczy. Daj mi wszystkie przedmioty z twojego ekwipunku. Dobra, dał mi wszystko. Także dobrze. Zapiszemy. I co jeszcze mamy kogoś tutaj do ulepszenia? Ten będzie weteranem. Później sobie tutaj poustawiam. Może między odcinkami tych na nowicjuszy. Tych na pikinierów weteranów. Dobra. Bitwa wygrana. Także co? Przydałoby się tą wioskę odbić. Bo ten chłop tam był i ja znowu o tym zapomniałem. Żeby tą wioskę tutaj odbić z rąk bandytów. Pojedziemy sobie tutaj jeszcze, co zrobimy. O, tutaj jest. Tylko nie do wioski, tylko koło wioski. Bo potrzebuję jeszcze troszkę siły zregenerować. Przed tą walką. Bo troszkę moi żołnierze rzeczywiście ucierpieli tutaj. Mało jedzenia mi już zostało. Będę musiał zakupić sałatę. Jedziemy. Nie, no to jest świetna sprawa, muszę wam powiedzieć. Naprawdę świetna ta sprawa. Że możemy sobie w ten sposób to robić. O, Marnit tutaj jest ranny, tylko... Dobra. Możemy lecieć tutaj, odbić tą wioskę. Zaatakuj bandytów. Są górscy bandyci, oni są dosyć mocni. Z tego co pamiętam, nie? Nie wiem jak ta na Florismodzie wygląda. To możliwe, że są troszeczkę słabsi. O, nic nie mogę trafić. Kamieniami! Dobra, do ataku! Ci tutaj nie wiem co robią, tylko wzajemnej adoracji jakieś. Ha! I pykcie go już tutaj, chodź tu. O, ten go ładnie napierdzielił tutaj. Najemnicy mi bardzo pomagają w tych walkach ogólnie. Nie wiem co wy tutaj robicie. Wszystkie macie te berety. Czy co to jest. Dobra, poza żonali ich tutaj. No to nie było zbyt trudne. Dostaniemy troszkę zapasów od tych ludzi z wioski. Bitwa wygrana, u mnie jeden rodocki pikinier. Zginął, to sobie zabierzemy.
Jeszcze troszkę pieniędzy dostaliśmy, także jest git, majonez. Zajrzę tu, no i kurde, co z tymi strzałami? Nie mam pojęcia. Nie ma tu ich nigdzie, no nie ma ich. Są darts, czyli lotki do rzucania. Chyba, że te strzały są drogie? Nie, no nie ma nawet. Nawet drogich nie ma strzał. Nie mam pojęcia. Tak czy siak, mamy jeszcze paru do upgrade'u teraz. Tych może na pikinierów sobie damy. O, tu już mamy 9. Tylko teraz potrzebuję pieniążków pozbywać. Zobaczymy sobie tutaj z mistrzem tego państwa, porozmawiamy. Masz może dla mnie jakąś pracę? Ponad około tygodnia temu to miejsce, w którym na drodze zmiana, zostali zaatakowani. A ty to szajka bandytów ze stepów. Ci szajka bandytów ze stepów muszą zostać przez ciebie znalezieni. Da się zrobić, jasne, nie ma problemu. Tylko gdzie oni są? Quest? Wytrop bandytów? Szejka Meduzy jest za napady, musi się wyzrobić i wymierzyć sprawiedliwość. Tylko jak ja mam ich wytropić? Szejka bandytów ze stepów, to są chyba ci. Ale mają większą prędkość ode mnie, niestety. Więc jakbym chciał ich złapać, to bym ich musiał jakoś tutaj capnąć. Tak wiecie, w kozi róg. O, dobra. Czego chcesz? Poddaj się lub giń. Zbliż się i zaskocz wroga. Stańcie tu, to jest konnica, także na nich trzeba najlepiej. Co na nich trzeba najlepiej, nie mam pojęcia. Szeregi może. I tutaj gdzieś powinno być, że. Użyj tarcz. To są szeregi. No może są, ale nie takie, jakie bym sobie wyobrażał. To będzie dosyć trudne. Na nich. Łapcie ich tam. Nie, nie, nie tak też szeregi ustawili, jak bym chciał. O, dobra! Na ziemię! Zarnąć. Zarnąć, zarnąć. Pięknie, pięknie lecą, pięknie lecą. Już są nasi. A tam ktoś na piechotę jeszcze idzie. A dlaczego? Co to jest? To są rabusie. Co rabusie tutaj robią w takim miejscu? O, pięknie go się kręci. Co tu robisz na mnie? Co na mnie tutaj tym tasakiem? Ale zakrwawioną rękę mam. Siekanie tutaj tych rabusi. Pięknie, pięknie rozwalenie. O, ten ucieka, patrzcie jak go gonią. Ole, ten tutaj najemny żołnierz. Bo ten... O, o, ten go dojedzie. Łowca gór. Pach! W łeb go strzelił. Victory! Tutaj Deshavi z beznadziejnym hełmem na głowie. A dwóch moich znowu zginęło. A łowcy głów sobie zwerbujemy. To jest dobra sprawa. I mamy wysokie morale, zobaczcie. Ci łowcy głów nie wpływają negatywnie na morale, to dobra sprawa. Pikinier weteran. Przejrzyj łupy. Mamy strzały! Słabego wykonania, ale zawsze strzały. Będziemy mogli korzystać z łuku. Fajnie. To mi się podoba. Mamy konie. Sobie będę mógł konia wziąć lepszego, bo ja mam kulawego. Teraz to dobrze. Polecimy jeszcze do miasta w takim razie w tym odcinku. Sobie to poogarniać wszystko i o, są kamienie. Tak jakbym chciał Marni dowitać. Dostałem jeszcze poziom w ogóle. Dobra, to wracamy tutaj do Ikamur. To się chyba tak czyta Ikamur, albo może Ichmur. Nie, Ikmur raczej. Jak w kwestii tej pracy, co jeśli nie mogę tego skończyć? Ale ja to już skończyłem. Pokonałem tych bandziorów. No dobra, no jak uważasz, że nie, no to jeszcze tych bandytów potropię. Teraz tak. Konia sobie weźmiemy lepszego. Ta tarcza może być. Zajrzymy do Marnida. Dobra, to od was będzie zależało już, w co go później wyposażymy. Póki co damy mu jakiegoś tam konia. Strachliwy może nie, to już lepiej kulawy chyba niż strachliwy, co? A nie, to dobrze. Tak mu damy. Ma tarczę, ma miecz. Możemy mu dać lancę. Mace'a. Co tam będzie chciał, będzie sobie używał. Ten hełm jest w sumie lepszy, ale nie no, czapka marnidowa musi być, tutaj nie ma w ogóle
dyskusji. Może być taki armor. Chyba, że wolicie taką czapę, żebym miał. Nie no, to ten... Jego kapelusz musi być choćby. Nie wiem, jak był mocno opancerzony. W ogóle mi się podoba to ubranie. Ładne jest, ale niestety daje bardzo mało... Chociaż wiecie co, zamiast tej tarczy wezmę sobie kolejne strzały. Ale daje bardzo mało tego, armora. Dobra, Marnit pięknie tutaj wygląda, pięknie się prezentuje. Jeżeli chodzi o Desha V, ty też dostaniesz konika, którego żeśmy za darmo zdobyli. Naprawdę nie możesz? Nie masz jazdy konnej? To moment, to Marnidowi trzeba będzie dać kulawego w takim razie. W ten sposób. Marnidzie, ty mój. Ty dostaniesz kulawego. Desha V dostanie strachliwego, bo on nie wymaga umiejętności jazdy na koniu nawet bodajże. Zgadza się. Ten hełm czy ten? Zobaczymy, tu jeden w każdym razie tarczy. Nie, tarczy nie potrzebuje. Chociaż może, to będzie jak Spiki korzystała z tego. Budki jakieś lepsze pewnie będą. No są lepsze. Zdecydowanie. Łuk lepszy, 15k. Tutaj ma 12k. Ten ma 19. Ona ma dobre strzały, no ja nie mogę. Ty damy je te słabe, a ja będę z dobrych korzystał. O, dobra, w ten sposób to zrobimy, no nie? Chyba tak to zrobimy, dobra. I zdobyłem jeszcze poziom. Także co, damy sobie w siłę. Damy sobie jeszcze jeden punkcik wytrzymałość. Teraz skupimy się troszeczkę na ulepszeniu tego. No i oczywiście ucznictwo cały czas. Okej, jesteśmy sobie tutaj. Czyli tak. Jeszcze przed następnym odcinkiem. Ja troszeczkę polatam. Poleweluję tych moich tutaj ziomków. I na początku przyszłego odcinka zdawam relację co i jak. Żeby to nie szło tak tragicznie wolno. Oprócz tego, piszcie w komentarzach, co chcecie, byśmy dalej robili. I oczywiście nie zapomnijcie o wypełnieniu ankiety na temat Marnida. Mamy dzień 24, a to była kolejna piaskownica z grą Mountain Blade Warband. Do usłyszenia. Cześć.